wszyscy chętni na powitanie lata na świeżym powietrzu mogli wziąć udział w festynie zorganizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jedność w Ostródzie, który miał miejsce na placu przy Szkole Podstawowej nr 6 na Osiedlu Młodych. Cel jest taki, ażebyśmy mogli przede wszystkim zintegrować się z członkami spółdzielni, żebyśmy mogli umilić ten czas dla przede wszystkim dzieci, ale również i rodziców, żeby rodzice i razem z dziećmi poczuli tą frajdę, że przynależą do spółdzielni, że te opłaty, które wnoszą, nie są pożytkowane, że tak powiem, bezsensownie, ale również część, mała, drobna część tych opłat powoduje, że możemy takie imprezy prowadzić, jak również prowadzić całorocznie działalność społeczno-kulturalną w naszym Osiedlowym Domu Kultury. No przede wszystkim są to konkurencje dla dzieci, różne konkurencje. Dzieci zdobywają karteczki, po zdobyciu określonej ilości kartek otrzymują prezenty, także każde dziecko, myślę, że będzie obdarowane kilkoma prezentami. Również wręczymy dzisiaj drobne upominki dla wolontariuszy, którzy przez cały rok pracowali dla dobra Osiedlowego Domu Kultury. Podczas festynu dzieci wraz z rodzicami chętnie korzystali z przygotowanych atrakcji. Jesteśmy pewni, że wszyscy obecni bawili się świetnie i z chęcią wezmą udział w kolejnych imprezach organizowanych przez Ostródzką Spółdzielnię.